Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tainrix i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak ogarniać szybciutko koniczynki na autoskipie, oczywiście Endless Mode, tylko dwoma jednostkami. Zobaczcie sobie tutaj Santa TV Man i Turkey Cameraman. Jest to taniutki Epic i taniutki Mythic. Zobaczcie, tutaj macie Trading Plaza oczywiście, kto nie wie. I tutaj sobie zobaczcie Turkey Cameraman. Tutaj akurat jest za 85 diaksów. Kto nie ma, no jeden dzień, może dwa trzeba poświęcić, żeby zrobić questy i dostaniecie tutaj wszystkie diaksy, żeby kupić sobie tego Turkey Cameramana, ale nie oszukujmy się, zależy gdzie pójdziecie, na jaki serwer, tam też różne ceny są, więc może znajdziecie dużo taniej, około 50 diaksów, powinno się udać. I do tego oczywiście Santa jest tutaj do góry, 46 diaksów na tym serwerze, też możecie znaleźć to jeszcze taniej, więc 100 diaksów powinno wam w zupełności wystarczyć na te dwie jednostki. No a teraz przejdźmy do tego, jak to ogarnąć. A więc biegniemy szybko na Endless Mode, no i nie patrzymy tutaj na nikogo, tylko wbijamy! Boom! No i jak już jesteśmy na Endless Mode, klikamy tutaj skip, zaznaczamy autoskip, no i stawiamy swoją pierwszą farmę. Szybko farmy stawiamy, jak najszybciej je stawiamy, żeby szybciutko kasy zdobyć, bo te Turkey Cameramany dają sobie tutaj dobrze radę na początku, no ale z czasem mają jednak za mało damage'u, no i trzeba im troszkę pomóc. Także szybciutko stawiamy tych szefów i jak szefów podstawimy, no to trzeba będzie postawić pierwszą jednostkę atakującą, żeby zacząć tutaj ostro wybijać. Także jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila i mamy następnego szefa. I tutaj trzeba naprawdę uważać, trzeba szybko stawiać, bo jeżeli się gdzieś zapomnicie, no to was zniszczą te jednostki, no i będzie problem. Będzie malutki problem. Dobra, ja spróbuję tutaj postawić tą jednostkę. Damy radę to wybronić, czy nie? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. I nie damy rady, dobra. Dobra, skoro tak późno to wskakuje, to postawię sobie tą jednostkę tutaj. Pierwszy wave wpuszczę, a ta jednostka mi teraz wybroni to wszystko. Houston, mamy problem. zagadałem i właśnie tego, na to uważajcie. O, może tak powiem, na to uważajcie, bo tutaj warto postawić tą jednostkę jak najszybciej. Teraz parę jednostek przeszło, więc tutaj może być mały problem, chociaż... Dobra, nie są nałożone jedne na drugie, więc będzie spoczko. Teraz tutaj upgrade'ujemy Mikołajów minimalnie, raz, dwa i może się uda jeszcze trzy. Chociaż sam nie wiem, nie udało się, niestety, ale teraz lecę tutaj w tego Turkey, o właśnie, level up, teraz dopiero Santa, tutaj on sobie poradzi, ten Turkey, i go mogę sprzedać, do niczego więcej mi się tu nie przyda, przynajmniej nie powinien, tutaj powinno dać radę ładnie, czy nie da rady? Ja go jeszcze upgrade'uję i teraz da radę. Pięknie. Dobra, tutaj już mamy pewniaka, nie? Tutaj mamy pewniaka, siła jest odpowiednia na ten wave, więc mogę się zabrać za Santa jednego i myślę drugiego też jeszcze upgrade'uję jeden levelek do 10 wave'u. Możemy się zająć Santa? Tak, myślę, że tak. Tutaj na spokojnie. Tutaj ważne, żeby na 10 levelu on miał jednak level 3, no bo na tym levelu będzie miał troszkę za mało damage'u. No i to będzie zaraz. Dobra, tutaj upgrade ostatni i teraz będziemy upgrade'owani Turkey Cameramana. Level up zrobimy mu po skipie, to już powinno wystarczyć tyle kasy. Skip, 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 proszę. I... jeszcze nie, jest skip, pięknie. Dobra, i teraz ma wystarczająco siły, żeby tego mini bossa rozwalić, który tutaj zaraz poleci. To będzie właśnie Large Glasses Toilet, jak dobrze pamiętam. Dobra, no i zobaczcie, pięknie, rozwalił go, rozniósł go na części pierwsze. Dobra, a teraz ja się zabieram oczywiście dalej za farmy. Wiadomo, lepiej by było, znaczy bardzo dobrze by było, może nie lepiej, bardzo dobrze by było, jakbym tutaj upgrade'ował go jeszcze troszkę, żeby jeszcze miał więcej damage'u, jeszcze większy zasięg, ale jednak farmy tutaj są podstawą, żeby to się wszystko udało, bo chcemy to zrobić na autoskipie do wave'u 30, nie? I na 30 szybko ogarniać całą resztę, znaczy się co ogarniać? Usuwać oczywiście. Także zobaczymy, powinno się udać. Teraz całkiem dobrze mi to idzie, te wszystkie upgrade'y. Tutaj jeszcze po dwa upgrade'y bym chciał zrobić.
i powinno się udać. Chwila, musimy najpierw tutaj zrobić upgrade, bo troszkę mało damage'u ma. Dobra, czekamy do 3,5. Nie, zrobimy tutaj upgrade, bo zaraz i tak skip będzie. Te jednostki na razie go nie będą atakowały, więc stuna nie dostanę. Dobra, dajcie skip, pięknie. Dobra, teraz jest upgrade, no i teraz ma damage. Dobra, to jest wybronione w tym momencie, 14 wave, bardzo ładnie. Teraz czekamy na 3 tysiaki i upgrade'ujemy Santę na ostatni level. Przynajmniej na ostatni level, na który ja bym chciał go upgrade'ować. Ten level powinien wystarczyć? Tak, wystarczy, na spokojnie. Dobra, mamy Santę. Mamy pierwszego Santę zrobionego tak, jakbym chciał. Tak, jakbym chciał, tutaj bez problemu to ogarniemy. Tak, tak, bez problemu, super, super, super. Dobrze, dobrze, czyli ten Santa będzie do upgrade'owania. Pamiętajcie, żeby tutaj dobrze rozkładać tą kasę. Trochę na atak, trochę na Santy. I dopiero tutaj atak full, wlecieć z full atakiem, jak będziecie mieli tych trzech Santa wymaksowanych. Jeżeli nie macie Santa, no to inne jednostki, oczywiście inne farmy, które tam macie. Ale Santa to jest jednak najlepsza jednostka farmiąca i bardzo tania, więc zdziwiłbym się, jeżeli byście kupili coś innego niż tego Santa, jeżeli nie macie, przynajmniej inną farmę. No chyba, żeby była za grosze, nie? To wtedy tak, to sam bym się połasił, ale aktualnie Santa jest jednak najtańszy, najlepszy, więc polecam Santę. Dobra, jak tutaj pójdzie z tymi bossami? Pójdzie to czy nie? Czy muszę upgrade'ować? Może upgrade'uję. Może upgrade'uję na maksa. Dobra, teraz damage jest dobry. Teraz jest damage dobry, zasięg też jest dobry. Także pierwsza jednostka wymaksowana. Tutaj jeszcze się zatrzymam chwilę. Jeszcze tego Santę muszę upgrade'ować. Także jeden skip. O, pięknie. Tak jest, wystarczy. No i mogę stawiać kolejną jednostkę. Chwila, chciałbym postawić tą jednostkę. Ja bym jednak chciał ją postawić. Dobra, mamy tą jednostkę i teraz jedną postawię gdzieś tutaj, chyba tak. Bo zaraz poleci bombowiec, wiecie? I ja bym chciał, żeby ten bombowiec jednak mi odpuścił tutaj, żeby ten damage sobie dalej tutaj szedł, a bombowiec uderzy gdzieś tutaj w tą jednostkę, która mało damage'u zadaje, więc nic mi się zbytnio nie stanie. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała, ale powinno. Dobra, dwie jednostki wymaksowane, jej! Jej! I następną stawiamy, jak się uda. Jak się uda? Jest! Dobra, gitarka. Zobaczmy, jak to pójdzie z tymi bombowcami, bo wydaje mi się, że powinno być dobrze. Powinno być bardzo dobrze, tylko przekonajmy się, nie? Bo nie stawiałem, tak? Ale wiadomo, zawsze, jeżeli nie macie jednostki, która ściąga stuny, to zawsze stawiajcie jakąś malutką jednostkę z przodu, żeby była takim wabikiem właśnie na te jednostki, które tak rozwalają szybko, znaczy stunują wszystko, co uderzą. Więc, no, polecam tego wabika stawiać. Ja tutaj tańszej jednostki akurat nie mam. Jakbym miał taką za, nie wiem, 50 czy za 100 golda, no to bym taką postawił, ale nie wziąłem żadnej takiej. W zasadzie nie pomyślałem o wabiku, żeby wam przedstawić tego wabika, więc lecimy w ten sposób, ale jeszcze nie pojawił się. O, jest bombowiec i... O, tutaj ma zasięg, jednak troszkę za blisko postawiłem, ale spełniło to swoje zadanie. Stało się tak, jak właśnie chciałem. Czyli ta najsłabsza jednostka, ta, która nie ma damage'u, dostała stuna. No niestety tutaj jeszcze zasięg trafił, więc powinienem ją przestawić jeszcze troszkę tutaj bliżej i by było ideolo. Tylko sobie tak myślałem, no może jednak tutaj będę miał wystarczająco damage'u, żeby zgarnąć tą jednostkę. No ale jednak się nie udało. Dobra, mamy już 4 jednostki wymaksowany, ale super, mamy ostry damage i teraz zobaczcie, mamy już 25 wave, więc idzie elegancko. Teraz te jednostki się jednak topią, bardzo się topią, jak tylko wyjdą, już są stopione. Ja sobie poczekam może do 29 wave'u? Chyba tak. 29 wave i będę mógł te Santy już usuwać, bo Santy mi się już nie przydadzą. O, dobra, i tą jednostkę już niszczymy. Zobaczcie, już nie daje rady dolecieć tam, żebym dostał stuna, albo to jest taki toxic stun, więc no połączenie stuna i toxika, tylko że moje jednostki nie zostaną zniszczone nigdy. Tak
setki plus jest atakujących jednostek, że one nie mogą być zniszczone. Także bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Dobra, jak nam idzie? Bardzo dobrze tutaj, no zobaczcie. No zobaczcie, idealnie. Tutaj stuny może weszły, dobra, weszły jakieś stuny z tych jednostek, ale to były ostatnie stuny. Zobaczcie, Mikołajów to ja teraz usuwam. Tą jednostkę już tu nie będzie mi potrzebna, może ją postawię tutaj, żeby ściągnęła tą jednostkę ostatnią, tego bossa, jeżeli się pojawi, bo on będzie daleko chyba zaleci. Zaraz sprawdzimy, czy tak daleko zaleci. Dobra, więcej jednostek nie potrzebuję. Tak, o, jest ostatnia jednostka, ostatni boss i w tym momencie najważniejsze, musimy usuwać szybko jednostki, żeby mi tam nic nie zniszczyły. One są fajne, bo one nie slowują, więc o, coś zniszczyły. Coś zniszczyły. Dobra, ale niedużo. No i gitarka. Mamy wszystko usunięte. Mamy 31 wave, 9 minut 45 sekund. Więc no w 15 sekund raczej tam nie dolecą, ale można liczyć, że 10 minut, ogarnąłem to w 10 minut. Więc teraz tylko czekamy, aż one tutaj dolecą, aż one tutaj dolecą i będziemy mieli zarobione 9 koniczynek. Więc to jest najszybszy sposób na koniczynki. No i te jednostki nie są jakieś wymagające. Jest to epic, no i mityk, bardzo tani. Także farma mityczna, bardzo tania. Poniżej 50 gemów do kupienia. No i epic, który jest super silny. Każdemu polecam tego epika kupić. Ogarniecie każdy mod, czyli easy, normal, hard i nightmare mode. No i tutaj też spokojnie sobie do 30 dacie radę. No i zobaczcie, 9 koniczynek, pięknie. 10,5 minuty. No jednak bardzo długo do końca lecą tam od początku. Jakieś 40 sekund? Ponad 40 sekund, ponad 45, także no mimo wszystko wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Także mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał. Tym sposobem bardzo szybko nazbieracie sobie koniczynki, bardzo szybko, no i zdobędziecie te nowe jednostki, także bardzo polecam. Polecam też zostawić subika pod filmikiem, kto jeszcze tego nie zrobił. No i żegnam się z wami, życzę wam udanego dropienia koniczynek, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczenia, hej!